Pani marszałek, panie premierze, te miejsca, o których tutaj mówimy, jak właśnie Tychy, Sosnowiec, czy Philips w Pile, czy Żerań w Warszawie, są to miejsca na ogół o dość dużym uprzemysłowieniu i mnie zastanawia, jak to się dzieje, że my tam tracimy tak dużo tych miejsc pracy i nie potrafimy ich szybko zastąpić innymi, jeśli okazuje się, że pewne miejsca są niekonkurencyjne. Patrzę tu na porównawczy taki przykład Wielkiej Brytanii czy Niemiec, gdzie średni poziom płac w przemyśle przetwórczym jest kilkakrotnie wyższy niż w Polsce, a mimo to w tych krajach utrzymuje się wysoka konkurencyjność przemysłu i motoryzacyjnego, i w ogóle szerzej mówiąc elektromaszynowego. Dlaczego tak się dzieje? Więc może odpowiedź jest raczej w warunkach takich ogólnych. Mają bardziej elastyczny czas pracy, mają lepszą infrastrukturę, sprawnie działają sądy. Biurokracja generalnie rzecz biorąc jest przyjazna biznesowi, potrafi załatwiać ich sprawy. Dlatego ja bym tutaj sugerował oprócz takich działań typu straży pożarnej również zwrócić uwagę na te warunki i poprawę tych warunków, żeby Polska stała się krajem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów z całego świata. Tutaj specjalne strefy ekonomiczne są pewnym sukcesem, ale to jest stanowczo za mało. I też warto, to co tu wspomniał pan premier, rozmawiać z szefami wielkich koncernów. Nie tylko tych, co są już w Polsce, ale również tych, co nie ma. Irlandia kiedyś odniosła wielki sukces, bo oni zrobili taką metodę, że zwrócili się do 500 największych koncernów na świecie imiennie. Zaczęli z nimi rozmawiać, zapraszać ich, przedstawiać im swoje warunki gospodarowania, co można tam zrobić. I faktycznie ściągnęli to konkretnymi, że tak powiem, przedsięwzięciami nakierowanymi na konkretne wielkie przedsiębiorstwa i koncerny międzynarodowe. Także ja bym sugerował raczej nie tylko działanie na zasadzie straży pożarnej, ale również ogólnych warunków i aktywnej promocji nakierowanej na duże przedsiębiorstwa, bo naprawdę w tych miejscach, o których tutaj mówimy, nie powinno brakować alternatywnych miejsc pracy w Polsce. Dziękuję.